Dawno temu na tej ziemi wojska czeskie przeogromne wybierały się na wojnę. Wędrowały przez Śląsk cały, a co na ich drodze stało w proch obrócić się wnet miało. Lecz dwóch jeźdźców już pędziło, aby ostrzec przed Czechami, a konkretnie Husytami. Bo na miasto Oleśnicę wojska ich ciągnęły wielkie, aby zamek Piastów zająć i rabować dobro wszelkie. A ci jeźdźcy, którzy wieźli tę nowinę, obarczoną wielką wagą, wykazali się ogromną, niesłychaną wręcz odwagą. Naprawdę pod wrażeniem zaangażowania i efektu wibracji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o przekazanie naszych podziękowań. Jednocześnie chciałem się informować, że te bardziej wymierne będą na panów czy pan na koncie około 10 tego miesiąca. Dziękujemy. Ja również korzystając z sytuacji chciałem podziękować panu Witoldowi Zamiarze za to, że udostępnił nam i stroje, i udostępnił konie, i za całe jego zaangażowanie również, bo to dzieło nie powstałoby, jeżeli nie pomogliby nam tak wspaniali ludzie tutaj, którzy siedzą, na przykład nasi aktorzy. Również dziękujemy pani dyrektor zamku za to, że udostępnia nam ogólnie salę oraz tutaj dział promocji miasta, który zostawił nam wejście na wieżę ratuszową, bo jednak ten projekt, sam projekt tego dzieła wymagał dużo od nas, nie tyle też zaangażowania, co właśnie po możliwości wejścia i do różnych miejsc, które tak na co dzień dostępne to nie są. Na co dzień dostępne nie są, a jednocześnie ich magiczność była tu w tym filmie wyeksponowana i bardzo widoczna, dlatego gratuluję raz jeszcze. Jednocześnie cieszę się, że było to zbiorowym przedsięwzięciem, że udało się zaangażować wielu młodych ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Młody w tym rozumieniu również pan Witold, przecież on zawsze jest młody.